Nazywam się Marcin Warpechowski. Opowiem Wam dzisiaj trochę o przyszłości frontend web developmentu. Chciałem się zorientować, ile tutaj osób się zajmuje frontend web developmentem z tych na sali. Głównie, troszkę ich jest, a takich, co czasami mają styczność z HTML-em. Okej, okay. A takich, co przyszli dla poczęstunku głównie? Okej, okay, porówno. Może zacznę od tak trochę ilustracji, takie błyskotki pokażę, co to może być Web Components. Na przykład to, co widzicie teraz, to jest rodzaj lustra zrobiony w HTML-u. Po prostu jest to tag, wideo i z kamera. I on używa obrazu z kamery mojego laptopa jako źródła danych do tego wideo, ale jest to tylko jedna linijka w HTML-u. Każdy może sobie to wkleić na swoją stronę internetową i ma taką błyskotkę. Inny ciekawy przykład. Każdy, kto kiedyś zamieszczał na stronie obrazek animowany GIF, wie, że nie ma kontroli nad tym, żeby odwrócić jego kierunek, albo żeby przyspieszyć go, albo spowolnić. No a tymczasem ja mam taki tag, który się nazywa XGIF. I mogę odwrócić na przykład kierunek animacji. Mam ośmiornicę, która idzie do tyłu i do przodu. I tak samo jest to jeden po prostu tag, który wygląda prawie tak samo jak IMG tradycyjne, tylko że ma dodatkowe możliwości przy pomocy atrybutu speed ustawiane. No więc o sobie może trochę. No jestem programistą JavaScript, wcześniej się zajmowałem Flashem i PHP-em. Rozwijam plugin w jQuery obecnie od kilku już lat, no ale najnowszą zabawką jest właśnie Web Components. I no, tak, żeby nadać jakiś kontekst temu, dlaczego Web Components jest taką dużą zmianą, to przypomnę, jak się tworzy dzisiaj aplikacje internetowe. Na przykład powiedzmy, że mam jakąś stronę internetową i chcę dodać na niej ocenianie gwiazdkami jakości produktów zaprezentowanych. No więc, jako że jestem leniwym deweloperem, dobry deweloper to leniwy, to staram się wykorzystać cudzą pracę, zanim się zbytnio napracuję, więc szukam sobie na przykład pluginu w jQuery do tworzenia tego star ratingu i znajdę dużo, ich znajdę ich bardzo dużo, znajdę jakiś na przykład stronę, która prezentuje 10 najlepszych. No i w końcu wybrałem jakiś tam najfajniejszy. No ale jakie mam to zintegrować z moją stroną? Tutaj mam jakiś kod do wklejenia do headera, do jakiejś divy. Na koniec jeszcze JavaScript. Muszę to wszystko wkleić tam, gdzie to pasuje. W mojej aplikacji jest dużo więcej innych tagów, innego JavaScriptu, więc gdzieś to tam wkleję. No i w końcu się okazuje, że działa. Mam na ekranie ten mój star rating. W kodzie mojej strony się pojawiło dużo więcej divów niż ja wkleiłem. Są jakieś nowe klasy, style. Nie bardzo wiem, co tam się dzieje, ale dopóki to nie ma konfliktu z innymi elementami na stronie, to jest to ok. Jeżeli są jakieś konflikty, to wtedy muszę się zagłębić w źródła i szukać, czy ja w ogóle mogę to naprawić, a może muszę sforkować to, a może muszę użyć innego pluginu, bo ten się gryzie nie wiadomo z czym. No więc czy można jakoś prościej? Czy można na przykład mieć taki element, który też jest jednolinijkowy, daje tą funkcjonalność, którą chcę mieć i w dodatku w domie wygląda tak. Nic nie święci. No i już można. Jest taka specyfikacja, a właściwie grupa specyfikacji, która się nazywa Web Components. Ona się opiera na takich czterech filarach. Templates, Shadow DOM, HTML Imports i Custom Elements. I tak opowiem pokrótce o każdym z nich. Template. Jest to nowy tag dodany do HTML-a 5, który stara się usystematyzować sposób, w jaki tworzymy szablony w HTML-u. Są takie biblioteki JavaScriptowe jak Mustache, Handlebars, które pozwalają tworzyć template'y po stronie klienta, ale nie było standardu, więc one tam trochę rywalizują między sobą. Ta specyfikacja jest natywnie obsługiwana przez Chroma i Firefoxa. No i jest włączona do standardu HTML5, więc zastąpi te wszystkie biblioteki dotychczasowe w długim okresie.
drugą częścią Web Components jest Shadow DOM. I to jest taka raczej najciekawsza część. Ona dodaje nam coś, co się nazywa po angielsku encapsulation, po polsku hermetyzacja. Więc odkąd mamy Shadow DOM w przeglądarce, dowolny element HTML może mieć wewnątrz swój własny DOM. I elementy tego własnego jego domu i style, które są wewnątrz tego elementu, nie wyciekają na zewnątrz, a zewnętrzne style nie przeciekają do wewnątrz. To pewnie brzmi trochę enigmatycznie, ale tak naprawdę wszyscy już mieliśmy z tym styczność do tej pory, bo na przykład tag wideo w HTML 5 jest właśnie zbudowany w oparciu o Shadow DOM. Jak widzimy, mamy na ekranie tag wideo, ale on jest dosyć skomplikowany, bo on prezentuje obraz z filmiku, ma guzik play, pasek przewijania, czas, głośniej, ciszej. Więc jak to się dzieje, że jeden tag daje mi tyle możliwości? Pewnie w środku coś tam więcej się dzieje. I czy może mogę podejrzeć, co się dzieje w środku? Jak mam Chroma, to mogę. Mogę sobie włączyć Chrome Developer Tools i zaznaczyć opcję Show Shadow DOM. Nagle się okazuje, że ten tag wideo w środku ma zwykły HTML. Ma divy ostylowane, ma jakieś inputy. Całkiem podobnie to wygląda, co ten jQuery plugin do ratingu, tylko że to wszystko jest ukryte wewnątrz. Te elementy nie wystają na zewnątrz. Jak ja na przykład ostyluję sobie CSS-em wszystkie divy i inputy na mojej stronie, to te są izolowane, one nie staną się nagle czerwone, dlatego że ja wszystkie divy zrobiłem czerwone. Więc Shadow DOM jako specyfikacja jest czymś nowym, ale tak naprawdę w przeglądarkach jest nie już od dawna, tylko po prostu narzędzie twórców przeglądarek nagle zostało dane w ręce programistów i teraz my się możemy też tym pobawić. Więc trzeci filar Web Components to jest połączenie tych dwóch poprzednich. Przy pomocy template'ów i Shadow DOM mogę teraz stworzyć własne tagi w HTML-u. Na przykład taki jeden tag sobie stworzyłem. Jest to tag, który pokazuje gravatar, czyli takiego awatara, jakiego ktoś sobie nadał swojemu adresowi e-mail. Tutaj mam takiego Alberta Einsteina. Spróbuję pokazać, że on istnieje naprawdę w domie. O, no i jest. I on istnieje sobie tutaj, dokładnie tak samo jak go tutaj opisałem. Ma jeden atrybut, e-mail. Mogę go edytować w konsoli Chroma. Wpiszę swój własny adres, jakby ktoś chciał do mnie mailować. Aha, co, internetu nie mam. No dobra, wyobraźcie sobie, tu jest teraz mój awatar. Jak widać się zmienił, tylko że niestety nie zmienił się obrazek, nie będę teraz się łączyć. Ale jak to wygląda w środku? No to jest mniej więcej tyle kodu. To jest ten kod, który bym pewnie też miał i w pluginie jQuery i wszędzie. Tylko że ten kod dotyczy tylko autora tego custom elementu. Osoba, która wstawi na stronę swój użyjnego elementu, musi wiedzieć tylko, jak się używa tej jednej linijki. Tutaj w tym custom elemencie u góry jest template, który jest szablonem shadow domu. Następnie mamy kod, który tworzy hash z adresu e-mail i wysyła request do gravatara po ten obrazek. Mamy callback, który kiedy zmienia się atrybut e-mail w tym tagu w domie, podmienia źródło obrazka. Mamy funkcję, która podpina pod Shadow DOM ten template, który tam zdefiniowałem. Czyli w Shadow DOMie mojego elementu MyGravatar jest po prostu image. Ale w przeglądarce nie widać IMG, tylko widać MyGravatar. No i na końcu rejestruję ten element pod nazwą, taką go wymyśliłem, MyGravatar. No i czwartym filarem, który dopełnia całości Web Components, jest HTML Imports, czyli sposób na to, jak mogę te tagi stworzone przez innych ludzi importować sobie na moją stronę. W podobny sposób, jak się importuje stylesheety w head, zamiast pisać linkrel stylesheet, pisze linkrel import i importuje web komponenty, które są zapisane w oddzielnych plikach HTML. Więc jak zauważyliście, web komponent to nie jest jedna specyfikacja, tylko raczej takie cztery
osobne, które, to ma wiele zalet, że one są stworzone jako osobne specyfikacje. Przede wszystkim każda z nich może być w swoim własnym tempie standaryzowana i wdrażana. No i tak na przykład Templates już właściwie istnieje, jest w stabilnym Chromie i Firefoxie już od dłuższego czasu. HTML Import, Custom Elements, Shadow DOM są na razie uspecyfikowane, ale jeszcze w przeglądarkach nie do końca. W Chromie w Chromie niedawno jest Custom Elements i Shadow DOM, natomiast Firefox jest trochę do tyłu. Ale dobra wiadomość jest taka, że wszystkie są dostępne w przeglądarkach, jeżeli użyjemy Polyfills. Polyfills to są takie biblioteki JavaScript, które dodają kompatybilność z Web Components w każdej praktycznie przeglądarce. I jednym z takich Polyfills jest Polymer, który jest autorstwa Google. Kiedy na stronie użyjemy Polymera, mamy dostępność Web Components w każdej przeglądarce praktycznie dzisiaj używanej, łącznie z Internet Explorerem 10. No więc kto odpowiada za Web Components? Google głównie, w mniejszym stopniu Mozilla. Google jest jakby inicjatorem tego, to jemu zależy na tym, żeby wesprzeć tworzenie aplikacji internetowych. Mozilla monitoruje i uczestniczy w tej dyskusji. Więc ze strony Google'a jest to dużo pracy w Chromie, żeby implementować te specyfikacje. No i ta biblioteka Polymer, która też jest autorstwa Google'a, trochę inny zespół nad tym pracuje. Polymer umożliwia działanie Web Components we wszystkich przeglądarkach. Dodatkowo jest takim rodzajem frameworku, pewnie wiele z Was używa Angular.js, jest dosyć podobny. Mianowicie te custom elements, one trochę przypominają dyrektywy Angulara. Dodatkowo Polymer ma system template'ów trochę wzbogacony w stosunku do Web Components. Ma two-way data binding, czyli cokolwiek zmienię w moim źródle danych, zmienia się od razu na ekranie. Następnie jest Mozilla, która też stworzyła swój polyfill o nazwie XSize oraz stworzyła taką bibliotekę o nazwie Brick, która ma trochę komponentów przeznaczonych głównie do urządzeń dotykowych. Pewnie z myślą o Firefox OS-ie, który ma, jak wiecie, aplikacje pisane w HTML-u, więc to wszystko się wpisuje też w jakąś taką strategię Mozilla. No więc dlaczego uważam, że Web Components to jest rewolucja? Przede wszystkim ustalenie standardu tworzenia aplikacji internetowych oznacza, mam nadzieję, koniec wojny bibliotek JavaScript. Już nie będzie kłótni o to, która biblioteka do templateów jest najlepsza, która do tworzenia komponentów jest najlepsza. Będzie standard, więc przestaniemy się o to kłócić. Się skupimy na produktywności. Standardy się rzadko zmieniają. Strony napisane w HTML 2 działają ciągle. Mogę odpalić je w najnowszym Chromie. Działają bez problemu, więc jak coś stanie standardem, to jest większa szansa, że będzie działać przez wiele, wiele lat. Deklaratywne programowanie w HTML-u. JavaScript nie jest najlepszym językiem. Jest pełen pułapek, programowanie funkcyjne, asynchroniczne. Dobrze, kiedy możemy ominąć dużą część rzeczy do tej pory robionych programistycznie i po prostu definiować je jako tagi w HTML-u. To nam uprości dużo, dużo, dużo pracy. Zdecentralizowany katalog komponentów. Każdy może te komponenty tworzyć. To wszystko to jest open standard. Nie ma jednego ciała odpowiedzialnego za to oprócz W3C. No i te katalogi komponentów też każdy może sobie własne zbiory jakieś gromadzić. Reużywalność komponentów, możliwość dobrowolnego ich łączenia. Wszystkie komponenty są w domie. I to dom jest tym łącznikiem pomiędzy nimi. One dyskutują ze sobą przy pomocy eventów domowych i przy pomocy atrybutów w domie, więc dom jest takim centralnym źródłem danych. Trochę tak jak w Excelu, gdzie mam różne komórki, zmienię coś w jednej komórce, wszystkie od razu reagują. Nie muszę niczego przeładowywać, nie muszę odpalać żadnego kodu. Tak samo tutaj, wszystkie komponenty słuchają zmian w domie i mogą na nie od razu zareagować. No i ten encapsulation, czyli cokolwiek ja zrobię w moim komponencie, nawet jak coś zepsuję, nawet jak mam błąd, to on się zepsuje tylko wewnątrz siebie. Czyli na przykład błąd w tym jQuery Star pluginie mógłby wysypać całą stronę, ale błąd w webkomponencie zepsuje tylko ten webkomponent.
jakie komponenty już istnieją? Mozilla ma ten swój brick. Polymer od Google'a ma bardzo dużo elementów UI, takich podstawowych jak tabs, menus i tak dalej, więc można z nich sobie składać tak jak z klocków interfejs. No i oprócz tego są takie komponenty tworzone przez osoby niezależne, nazwijmy to. Jest taka strona custom.elements.io, ona je gromadzi, jest ich obecnie 125, każdy kto stworzy komponent może go sobie tutaj dopisać. Dlaczego o tym mówię już teraz, skoro to nie jest taka bardzo gotowa technologia? Po raz pierwszy zdarza się, że te standardy są tworzone na naszych oczach i my jako programiści mamy szansę próbować je i zgłaszać swoje uwagi, zanim to jeszcze stało się rzeczywistością. Więc ta społeczność, która w tej chwili, nazwijmy to, testuje web components, bo w produkcji jeszcze nikt ich nie używa, to jest około 1000 osób tak naprawdę. I kiedy się dyskutuje z twórcami na przykład Polimera na grupie Google'a, widać to ich zaangażowanie, widać to, że oni od razu odpowiadają. Trochę jak ten Spartes, w ciągu jednego dnia rozwiązują nasze problemy, albo na przykład piszą, że faktycznie jest tutaj coś, czego nie przemyśleliśmy, może zróbmy to tak, żeby pasowało każdemu. Więc dla osób zainteresowanych przyszłością tworzenia aplikacji jest to bardzo dobry moment, żeby wypróbować i zgłosić swoje uwagi. No i też ten taki efekt kuli śnieżnej, tak naprawdę zależy od nas, kiedy to się stanie teraźniejszością, nie przyszłością. Po prostu trzeba zacząć tego używać, zwłaszcza, że są biblioteki, które pozwalają już teraz to użyć w każdej przeglądarce. No, jeszcze jak jest czas, a chyba jest, to mogę się jeszcze trochę popawić. Więc to jest takie narzędzie Polymer Sandbox, stworzone zresztą właśnie w Polimerze. Po lewej stronie mamy listę różnych custom elementów. Ja mogę sobie przeciągać do mojego dokumentu i sobie tam wizualnie jakąś aplikację z nich złożyć. Na przykład PDF-y. To wszystko, co przeciągam, to są pojedyncze tagi. Mogę sobie tutaj na przykład przeciągnąć zegar. No takie, wiecie, głupoty. Pogoda, nie wiem, czy mi się załaduje, bo nie mam tego internetu. Ja ją skasuję. Co to jeszcze? No mamy jakiś wykres. To co widzimy tutaj, to są po prostu atrybuty HTML, czyli przy pomocy jakiegoś atrybutu na przykład definiuję kolor. Przy pomocy innego atrybutu przesyłam dane jako string. Najfajniejsza rzecz, która mi tak otworzyła oczy, jak to jest, ile tkwi mocy w tym narzędziu, jest to, że cały ten sandbox też jest custom elementem. I to prowadzi do tego, że mogę zrobić fajne rzeczy, na przykład mogę go przeciągnąć na ten sam canvas i zrobić taki rodzaj insercji. Tak, jakby mi było mało, mogę kontynuować. Zrobienie czegoś takiego w jQuery albo w czymkolwiek innym, aż boję się zastanawiać nad tym. Zwłaszcza, że to wszystko działa. jQuery pewnie by się w tym momencie zepsuło. Więc myślę, że to otwiera nową erę w tworzeniu aplikacji internetowych i trzeba po prostu troszkę się z tym zapoznać już dzisiaj, żeby mieć na przyszłość, być na tym przygotowany. To wszystko, dziękuję. Jakieś pytania oczywiście, to bardzo chętnie. Jak to się integruje z CSS-ami na przykład? Jak to się integruje z CSS-ami? Więc CSS-y nie przenikają do środka Shadow DOM. Tak jak ten tag wideo, nie jestem w stanie wpłynąć, zmieniając diva, na to, jak wyglądają divy w środku. Ale istnieją specjalne selektory nowe, które umożliwiają wpływanie na te style. To się bardzo dynamicznie zmienia jeszcze do niedawna, to się właściwie dzisiaj zmieniło znowu. Jest parę na to pomysłów, które ze sobą konkurują. Generalnie jest opcja, żeby parę elementów wystawić na zewnątrz jako stylowalne, albo opcja, żeby stylować wszystko, jak leci w środku, stosując po prostu takie nowe selektory CSS, które obecnie są jako takie daszki po prostu,
zdefiniowane, ale też słyszałem, że ktoś tam wniósł, żeby zmienić to na jakiś inny symbol. Czyli CSS wybiórczo można, może przenikać, ale tylko wtedy, jak umyślnie chcemy to zrobić. Wykorzystując dotychczasowy kod na twojej stronie, kiedy dodasz nowy element, na pewno nie będzie miał wpływu, bo nie zrobiłeś tego na umyślnie. Jeszcze jakieś pytania? Tak. Jeśli chodzi o zbudujemy hierarchię sobie WordPress.netu, to czy jest jakiś już system na eventu blokowania i propagacji po prostu? Jak one mogą ze sobą rozmawiać? Czy trzeba mieć jakiś taki mini framework, że tak powiem, VC, ale czy coś, żeby się... Nie, eventy to są zwykłe eventy DOM. One już blokują. W sensie, kiedy ja wykonam kliknięcie na jakimś przycisku wewnątrz mojego komponentu, on bąbelkuje w górę. Jako po prostu klik. Jeżeli chcę, mogę wywołać inne bąbelki, znaczy inne eventy, przy pomocy standardowych, domowych metod do triggerowania eventów. Czyli tutaj nie potrzebne są żadne duże... Zaraz pytam, wejdę do środka tego szadu do ile piętr chcę w głąb, wywołać coś na tym. Aha, no nie. Możesz wywołać event na tym custom elemencie. A jak on go sobie przechwyci, to może z tym zrobić coś więcej. I czyli wejść do środka custom elementu, który ma w sobie, tak? Tak. Jeżeli on tego sam nie zrobi, to obawiam się, że nie będziesz mógł na to mieć wpływu. Na przykład nie możesz programowo w tym wideo tagu zrobić głośniej, wrzucając event klik na tym przycisku do robienia głośniej. Ale on ma pewnie swoje API, które dodaje metody kontroli głośność. Czyli raczej w ten sposób. Ale można się jakoś jedyny raz zrobić podpiąć, żeby na przykład to ten play 10 piętr w tuchu z tym elementem wywołało coś na górnym komponencie, żeby, nie wiem. Być może można, ale powiem ci, jak ja bym to zrobił. Ja bym wystawił w atrybucie video atrybut głośność od 0 do 1 i ty zmieniasz wartość w atrybucie, na przykład 0.5. I wtedy ten element wideo... Też można definiować. Słucham? W custom elemencie swoje zdarzenia też można definiować. Można też zdefiniować swoje zdarzenia, ale mi się bardzo podoba idea zmieniania atrybutów tych tagów i wtedy tagi wiedzą, co mają robić w środku, bo to bardzo dobrze na potem gra. Na przykład możemy w CSS zrobić, że elementy, które mają, na przykład nie wiem, elementy, które mają głośność na maksa, mają jakiś inny kolor, coś takiego, nie? Bo możemy przy pomocy selektorów CSS łapać elementy o określonych atrybutach, możemy te atrybuty zmieniać w konsoli Chroma. Atrybuty są spoko, są najfajniejsze. Jakieś ostatnie pytanie? To już chyba padło takie pytanie, tak? Jak to wygląda ze starszymi eksplorerami? Więc Mozilla, Google, nie wiem czy mówię Mozilla, kiedy mam właśnie Google. Google stworzył najlepszy polyfill, jaki istnieje, polimer. I oni wytypowali przeglądarki, które chcą wspierać swoim polyfillem. I oni te przeglądarki nazywają Evergreen. To są przeglądarki, które się same aktualizują. I w tych przeglądarkach polifile autorstwa Google będą działały zawsze. Po prostu będą je wspierać tak, żebyś mógł używać komponentów, nawet jeśli Microsoft nie postanowi ich natywnie wspierać. A w praktyce wygląda tak, że dzisiaj Internet Explorer 10 Plus jest wspierany. I tam są jakieś takie mankamenty, które być może wynikają też z niestabilności tego, że to się często zmienia. Taka jest docelowa idea. A w praktyce dzisiaj wszystko to, co ja pokazywałem w Chrome wersja Canary, czyli to jest taka wersja przyszła Chroma, o dwie wersje w przód. Tam dużo z tych rzeczy działa już natywnie, więc ten polyfill ma mniej własnej pracy, może się opierać na tym, co robi przeglądarka. I to jest taka miękka ziemia, bo bardzo często się zmieniają propozycje tych standardów, tak jak mówiłem, te selektory CSS wczoraj były inne, dzisiaj są inne, więc zanim Google zaktualizuje to w tej swojej implementacji, to miała trochę czasu. Jeszcze jest potrzebne parę miesięcy, zanim to się ustabilizuje, wtedy będzie można tego zacząć używać na pewno. W tym momencie, jeżeli wszedłbym jakąś starą przeglądarką, to mogę się spodziewać, czy po prostu wyszacie, czy też powinienem sam... Przeglądarka zignoruje po prostu takich, których nie zna. Natomiast tak jak w... Jaki tu wydać przykład? Wewnątrz tagu możesz definiować tekst alternatywny do tego tagu. I przeglądarka zignoruje takich, których nie zna i pokaże to, co jest w środku. Na przykład robot tak zareaguje też, nie? Bo można mieszać. To, ja nie pokazałem tego na żadnym przykładzie, ale Shadow DOM
może w środku użyć content, który wpisałeś wewnątrz tego tagu. Czyli może sobie zrobić taką mieszankę zwykły dom, shadow dom, zwykły dom, shadow dom. I po prostu przeglądarka, która nie zna shadow dom, pokaże tylko zwykły dom. Być może da się to czytać, jeżeli będziesz miał tam najważniejszy content w ten sposób. To już było ostatnie. Mikrofon mi wysiadł. To już było ostatnie pytanie. Dziękujemy Marcinowi raz jeszcze.